Dzisiaj otrzymasz w Twoje dłonie 184 klucz do szczęścia. Porozmawiamy o energii cesarza. Bycie dobrym cesarzem. Bycie cesarzem, czyli władanie Twoją dziedziną, w której się realizujesz, Twoim terytorium, Twoim otoczeniem, to sztuka. Większość dookoła to przykłady złych cesarzy, złych władców, którzy bazują na uciskaniu innych i realizacji swoich egoistycznych potrzeb. Dzisiaj opowiem Ci, co to oznacza. Odkryć energię cesarza w sobie, aktywować tą moc, ponieważ jest to jedna ze zdolności wyższych, a następnie krok po kroku wprowadzić tą wiedzę w Twoje życie, zmienić Twoje życie, ten świat i wszechświat. Jak odkryć nowe drogi do celu? Jak odważyć się realizować cele Twojego serca? Na co uważać? Czego unikać? Jakie niebezpieczeństwa będą czekały na Twojej drodze? Jak osiągnąć wszystko to, czego pragniesz dla Twojego własnego dobra oraz wszystkich innych? Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku przekażę w Twoje dłonie wszystko to, co ważne. Po naszym dzisiejszym spotkaniu zastosujesz te wskazówki i staniesz się dobrym cesarzem. Będziesz odkrywać to, co nowe, rozwijać się. Może odważysz się na ten pierwszy krok w nieznane, na zbadanie jakiejś nowej dziedziny, a może na zdobycie jakiegoś nowego terytorium. Nasze dzisiejsze spotkanie będzie bardzo symboliczne, bo gdy mówimy o cesarzu, to mamy przed oczyma tych wszystkich wielkich władców, którzy przeszli do historii, a gdy patrzymy na to, co dookoła nas i widzimy tych większości prezydentów różnych państw, czy szefów różnych organizacji, czy jakichś wpływowych ludzi, no to tak czasami się zastanawiamy, coś tutaj nie gra. I dokładnie teraz, już niedługo, wejdziemy w ten magiczny rok Tygrysa. Rok największych egzaminów, wyzwań. Stawisz czoła temu wszystkiemu, co nowe, barierą, przeszkodą. Ale również jest to taki rok dobrego cesarza, bo już teraz iluzja się rozpada i gdy masz oczy szeroko otwarte, to widzisz, kto sobie może przybrał obce kwiatki, kto bazuje na pracy innych, wywyższając się i twierdząc, że to jego zasługa, kto w jakiś sposób wybił się w jakiejś dziedzinie, ale to jest nieprawdziwe, oparte na iluzji i fałszu. Dla mnie ten rok Tygrysa to rok, na który czekałam chyba przez te wszystkie poprzednie lata. To jest rok sprawiedliwości.